Cześć kochani, w ten piękny, słoneczny, wolny dzień. Mamy sobotę, jest 11, ja wstałam koło 10, ogarnęłam się, właśnie robię śniadanie i chcę pędzić, ponieważ do 14 są czynne second handy, a mam mega ochotę przejść się w tym słońcu i może coś sobie fajnego kupić. Przypalają mi się naleśniki, więc szybko. Miałam ochotę dzisiaj na pancake'i, więc tu jest mieszanka i tu są pancake'i, zaraz wam opowiem, co tam jest, bo mi się pieką. O nie, a w międzyczasie zdenkowani się pojawili, syrop z agawy. Jasne, niestety mi się skończył, muszę kupić i moje pierwsze tahini się skończyło. Nie lubię się spieszyć, a już zwłaszcza w wolny dzień, w wolną sobotę. No ale second handy mają to do siebie, że są czynne tylko do 14, a ja bardzo mam ochotę, zwłaszcza, że jest piękna pogoda i jestem już ubrana iście letnio, przejść się w słoneczku i zobaczyć, co mają fajnego, bo ostatnio mam mega flow na second handy i ogólnie odświeżam swoją szafę, robiłam porządki i tak dalej, więc pokazuję wam śniadanko, bo jest już 11. I to są placuszki usmażone na suchej patelni. Niestety nie miałam bananów, muszę kupić banany, bo nie ogarniałam, że nie mam bananów, ale są zrobione z końcówki twarogu, cynamonu, odrobiny miodu, płatków owsianych błyskawicznych, troszkę mleka migdałowego i trochę mąki kukurydzianej i to wszystko, a i dwóch jajek oczywiście, i to wszystko zmieszane i na patelnię. Tutaj pokruszone są orzechy włoskie i troszkę słonecznika. Tutaj jest jakby taka pasta zrobiona z resztki tahini i masła orzechowego. I jeszcze to, co się błyszczy, to jest końcówka syropu z agawy. Także ja włączam sobie YouTube'a i będę jeść śniadanko. Jeszcze wam się pokażę, jaka jestem iście letnia i właśnie gotowa na zakupy. Umyta głowa i już widzicie, że grzywka rozchodzi się na boki, bo to już jest chyba ten etap. Już naprawdę nic nie widziałam, jak była na wprost. No i teraz powoli będzie się robił przydziałek i będzie rosła, z czego się bardzo cieszę. To jest bluzka zwykła z second handu. Moje jedne z ulubionych spodni z second handu, bodajże firmy Mango. I buty, w końcu inne, w końcu letnie, firmy Paes. Myślę, żeby kupić sobie jakiś inny wzór, bo ubiegam. Te buty są najwygodniejsze na świecie. Kupiłam je w zeszłym roku w Trójmieście. W Szadułkach chyba, w tym takim outlecie. Dlatego też inna torebka, ponieważ to jest moja torebka, którą kupiłam na Winted z firmy H&M za kilkanaście złotych, a też jej za bardzo nie noszę, ciągle chodzę z jedną i postanowiłam, że będę w niej chodzić. Bo generalnie chcę zacząć nosić różne ubrania, a tu w ogóle jestem jakaś czerwona, coś tu mi się jakaś ranka zrobiła. Darujcie. Chcę chodzić w różnych ubraniach, bo mam naprawdę całkiem sporo rzeczy, w których nie chodzę, ciągle chodzę w tym samym. Zrobiłam sobie wielkie porządki dwa dni temu, wielkie pranie, wielką segregację, w czym chodzę, w czym nie, co na lato, co na zimę, więc mam nadzieję teraz trochę odkopać stare rzeczy. Byłam wczoraj też w chemii i kupiłam sukienkę, to wam może pokażę, taką t-shirtową, zwykłą, czarną, z 29 zł, gładki t-shirt, bo kupiłam też trochę rajstop w Amsterdamie i w Primarku i chciałabym chodzić więcej w sukienkach. No i mam nadzieję znaleźć coś w second handzie, też kilka par butów oglądam w internecie, może coś zamówię, bo totalnie też nie mam w czym chodzić. Także takie małe postanowienie. A wczoraj był w ogóle super dzień, wczoraj nie nagrywałam vloga, ale na Instastory, kto mnie obserwuje, ten widział, że była piękna pogoda, miałam wolny piątek, byliśmy w parku, na spacerze, na lodach, potem na takim nocnym targu towarzyskim w Poznaniu, na jedzeniu, w takich food truckach, byłam też wieczorem na siłowni, także bardzo fajny dzień. No, więc lecę jeść śniadanie. W ogóle jeszcze wczoraj zrobiłam dwa prania tych wszystkich rzeczy, co wam mówiłam, więc naprawdę, naprawdę dzień porządkowy, dywanik w pokoju nawet wybrałam. Kupiłam sobie wodę taką małą, żeby tego nie targać i byłam w second handach, niestety nic nie kupiłam. Coś tam przymierzałam, ale jednak nie. Jeszcze jadę do jednego i potem do Rossmana i do sklepu. Muszę kupić parę rzeczy. Ale jest 13:30, jest piękne słońce, jest piękna pogoda. Patrzcie, jak letnio. Cudownie po prostu. I jestem już w domu, jest po 14:00 i zobaczmy, co tam kupiłam. Chipsy kokosowe, bo mi się skończyły, jakieś nabrzmiały to opakowanie, ale termin się zgadza, także super. Zadyszkę. To jest taki mini prezent dla Michała, bo ostatnio w sklepie, jak byliśmy, mówił, że musi spróbować, a nie wziął i ja lubię robić takie małe prezenty, bo to jest takie miłe. No, na pewno będzie mu miło. Woda, bo jest ciepło, banany, bo muszą być. Saszetka zapachowa, bo wam mówiłam, w ogóle pięknie pachnie w Rossmanie, że robiłam porządki w szafie, chcę, żeby ładnie pachniało. Urofuraginą, bo Karola emeryt. No ja nie wiem, no ciągle mi się chce siku i mam chyba chory pęcherz. Ja mam w sumie chory pęcherz co nie wiem, co miesiąc. Jestem strasznym emerytem ostatnio, naprawdę. Ale nie boli mnie już noga i brzuch. Więc teraz czas na to. Ciągle chodzę siku tak non-stop i mam wrażenie, że cały czas jestem siku i w ogóle, więc musowo.
pestki dyni do, bo mi ciągle brakuje do robienia bułki z mikrofali. Jogurt naturalny, bo musi być w domu. Piękny zapach, skończył mi się żel pod prysznic, piękny zapach jest teraz w Limited Edition, po prostu on pachnie kokosem i egzotycznym litchi, no tak mnie zauroczył, super. Płatki migdałowe, bo też mi się skończyły i płatki ryżowe, od 100 lat nie miałam. I w końcu mam, więc takie moje zakupy. No i dywanik po praniu jak nowy po prostu. Proszę bardzo, jak się ładnie prezentuje. No piękniutki. Bardzo mądra decyzja Karola, to było go wybrać. A to jest jeszcze ta wspomniana, kupiona wczoraj w H&M-ie bluzko sukienka, która jest naprawdę najzwyklejszą bluzką na świecie. To jest po prostu długi t-shirt, najzwyklejszą sukienką. I ja mam rozmiar M, to jest za 29 zł, także super i jest spoko, ma fajną długość, nie jest za krótka, nie jest za długa, po prostu do rajstopek i do botków. Czy do właśnie tych butów SPS, albo do konwersów i spoko. Strasznie lubię takie rzeczy i brakowało mi czegoś takiego. No hej, i mamy po 15, ja jestem u Michała. Na razie nie mam jeszcze obiadu, ani pomysłu, ani nic. Zjadłam parę lejs prosto z pieca, solonych, po prostu moich ulubionych, bo mi trochę zostawił. I teraz taka przekąska, dosyć klasyczna i standardowa, ale bardzo mi to smakuje ostatnio i łatwo jest to wszędzie zrobić. Wziąłam ze sobą banana, tu jest jeszcze twaróg, rodzynki, słonecznik, trochę truskawkowych, cini mini, spłatki owsiane, trochę granoli, trochę masła orzechowego, no i takie coś bardzo lubię sobie zjeść i potem będziemy myśleć nad obiadem. Także mamy po 15 taka przekąska. Nie było tego jeszcze we vlogu, chłopaki są dzisiaj trochę zmęczeni po wczorajszym wieczorze i uwaga, jesteśmy na obiedzie po 16. O 16 jesteśmy w Maku, wzięłam tortillę grillowaną i wzięliśmy spróbować to cheese bacon z sosem śmietanowym. I sprawdziłam, generalnie nie jest tak źle. Niby 370 kalorii i 9,3 tłuszczu ten wrap z grillowanym. A i tak będę musiała coś zjeść, a Michał na pewno nie będzie chciał robić dzisiaj obiadu kurczaka. Mówi, że nie. Więc ja też się skusiłam na Maka. No i jesteśmy i jemy w słoneczku w sobotę o 16. Także smacznego, taki obiad dzisiaj. No hej, i mamy po 17. Czemu się śmiejesz? I tak jak widzieliście, dzisiaj był obiad w Maku, także coś nowego we vlogu, ale no potem bym musiała sobie sama kminić na obiad, a w sumie jak sobie sprawdziłam i ta tortilla z grillowanym kurczakiem, ona naprawdę spoko staty miała. Patrzcie na to, mnie to... Będę tak mówić, mnie to stresuje. Ona miała 370 kalorii cała, miała kurczaka, jakieś warzywka, prawda? Nie, no generalnie się najadłam. I do tego mieliśmy, próbowaliśmy tych cheese bacon, tych takich serków jakby i też były smaczne, z sosem śmietanowym, trochę frytek. Spoko, spoko, no nie ma tragedii, od czasu do czasu można, przynajmniej jestem najedzona i nie muszę myśleć teraz. I patrzcie, co Michał mi kupił, bo byliśmy teraz w sklepie i to już mogę sobie wybrać. Fajnie, co? No i kupił mi, to jest Vigo Kombucha i on jest, słuchajcie, zawiera antyoksydanty, reguluje trawienie, wzmacnia odporność, w ogóle samo zdrowie. No i jest po 5, w ogóle piękna pogoda i rozważamy przejście się do parku jeszcze. Ale ja już to widzę. Michał mówi, że już idzie, no. On już prawie jest. On już tam prawie jest w tym parku. I ja znowu przychodzę z jedzeniem. Jest 20:18. Ale ja chyba jem często, ale mniejsze porcje. Ale jestem znowu głodna po tej tortilli. No nie wiem czemu. Nie do końca mam to ochotę, ale jesteśmy u Michała. I tak mu zjadam rzeczy, więc jem to, co jest. I znowu mu zabrałam trochę płatków owsianych, trochę rodzynek, no troszkę mojego słonecznika. Banana, którego przyniosłam, no, jeden chlebek, ale no ja nie wiem czemu, ale jestem cały czas głodna, więc znowu taką mieszankę na słodko zjem i przegryzę tym i potem planujemy się może gdzieś przejść na naszej ośce, bo jest jeszcze ładnie i ciepło i przyjemnie, może coś zjem konkretnego na kolację. Teraz taka przegryzka i popiję sobie moim prezencikiem, czyli Vigo Kombucha. Dobry wieczór. Mamy 23:30 i ja przyszłam się pożegnać. Ja jakoś taka byłam głodna, jak wam pokazywałam, że jem ten twaróg, te płatki owsiane, tego banana, to pieczywo chrupkie. A nie zjadłam tego dużo, bo nawet nie zjadłam do końca, bo totalnie nie miałam ochoty jeść 6 raz tego dnia tych suchych, twardych płatków owsianych. Zjadłam w sumie część, a jakoś tak tym najadłam, że już nie jestem głodna, więc może to było takie chwilowe. Więc już raczej nie będę dzisiaj nic jeść. I zaraz właśnie
nie wiem, czy wybiorę jakiś film, bo jestem jakaś śpiąca, czy obejrzę po prostu coś na YouTubie i pójdę spać, bo chcę mi się spać. Jestem jakaś śpiąca. Więc chciałam tylko tak się pożegnać i podziękować bardzo za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się. Dobranoc.